Cześć, to ja, świnka Pepa. To mamusia świnka. To tata świnka. A to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. O, jak ja się bardzo cieszę, że nas odwiedziłeś, dziadku świnka. Super spędzić dzień ze swoim ukochanym dziadkiem. Wiecie, bardzo kocham mojego dziadka świnkę. Ja też kocham Pepo, to jest mój dziadek. Nie, George, to jest mój dziadek. Najukochańszy dziadek. Nieprawda, to jest mój dziadek. Mój! Nie, mój! Mój dziadek. To jest mój dziadek. Mamusia świnka mówiła, że to jest mój dziadek. Och, nie kłóćcie się. Dziadek świnka jest dziadkiem Pepy i George'a. Po co te kłótnie? No tak. Mamusia świnka przecież też jest moją mamusią, George'a, no i Erin. No właśnie. Dziadku świnko, a w co się pobawimy? Wszystko, co chcecie, prosiaczki. Fajnie. Może pobawimy się... w co się, George, pobawimy? W piratów, Pepo. W piratów? Dziadku, chcesz się pobawić w piratów? O, ja ciągle pływam po morzach, oceanach. Mam już dosyć tej wody. No właśnie, ja też mam chorobę morską. To nie, może w coś innego. Wiem. Pobawmy się w chowanego. Może być w chowanego. Tylko gdzie ja się schowam? Dziadek Świnka jest taki duży, nie ma gdzie się schować. Dziadku Świnko, to ty będziesz szukał, dobra? Zgoda. Zapomniałem okularów. Będzie ciężko. Tam. Dasz sobie jakoś radę. George na pewno szybko znajdziesz, bo on zawsze głośno się zachowuje. Wcale nieprawda. Zobaczymy. Nie mów tak, Pepo. To co? Liczę do 10. No ale dziadku świnko, musisz przecież się obrócić i zamknąć oczy, nie wolno tak podglądywać. Dobrze, już nie patrzę. Pączko, zachowka, taki. Tylko gdzie Pepo? Kto się nie schowa? Nie wiem, może pod trampolinę. Ja też tam pójdę pod trampolinę. Ciszej, bo dziadek świnka usłyszy. Dwa. To go trzy, tak oszukajmy, że pod trampolinę, a się schowamy gdzie indziej. Pięć. Dobra. Pięć, co tam po pięciu było? A, sześć. Siedem. Ha. Oho. I chyba już teraz 10. Gotowi czy nie? Szukam. Pod trampoliną. Będę udawał, że ich nie widzę. O! Nie ma ich pod trampoliną. Co te smyki robią za żarty sobie z dziadka świnki? Cicho, George. Zaraz was znajdę. Nic nie widzę. To się dopiero pochowali. Pomóżcie mi ich odnaleźć.
O, no proszę, pierwsza Pepa odnaleziona. No tak, dziadku Świnko. Brawo, brawo dla dziadka Świnki. No nie takie brawo. Przecież nie znalazłeś jeszcze George'a. A on super się ukrył. Jemu jest łatwiej, bo jest mniejszy. A ja w takie małe kryjówki już się nie mieszczę. No tak. Masz rację. Teraz mi odpowiedz, gdzie jest George. No ej, to nie fair, dziadku Świnko. Nie mogę ci powiedzieć. Musisz znaleźć go sam. No trudno, szukam dalej. George, George, gdzie jesteś? George, cicho, nie odpowiadaj. Och, jaka ty surowa jesteś, Pepo. Nie ma. A tu się ten smyk schował, ho, ho. Trochę go nastraszę. Nie wiem, gdzie ten George, ale jak jestem już w łazience, to zrobię pranie. Mamusia Świnka prosiła, aby zrobić pranie. Dobrze, że mi się przypomniało. Wsypać proszek, zamknąć pralkę i będzie gotowe. A potem już tylko karuzela. I pranie w kółeczko się będzie kręciło. A smyka poszukam zaraz. Nie, 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 dziadku Świnko. Nie lub plania, ja jestem tu. O, znalazłem. Chciałeś mnie wykąpać, dziadku Świnko? No to znaleziony. Ja was znalazłem. To teraz Pepa szuka. Dziadku Świnko, mi jest bardzo gorąco. Ja już nie chcę się bawić w chowanego. Schowałam się w basenie, bo tam było mi troszeczkę chłodniej, ale ta woda i tak już jest taka gorąca. Co możemy zrobić na takie upały? Macie jakiś sposób, jak jesteście na morzu? Ho, płyniemy w kierunku góry lodowej i tam jest znacznie chłodniej. No fajnie, ale u nas nie ma góry lodowej. Ho, możemy zrobić. Dziadek Świnka czyni cuda. Zrobimy górę lodową. Jak? Jak możemy zrobić górę lodową? No co ty, dziadku Świnko? Jak jest 30 parę stopni, nie da rady. No tak. Góra będzie nietrwała. Wystarczy zamówić trochę lodu. No tak. Zadzwoń do dziadka psa. Na pewno przywiezie. Zaraz wszystko załatwię. Halo. Witam. Potrzebuję sporą ilość lodu. Tak. Myślę, że 100 ton wystarczy. Nie, nie, nie będę rzeźbił z lodu. Chociaż pomyślę. Tylko prędziutko, zanim się roztopi. Dziękuję. Do widzenia. No i załatwione. Czekamy na dostawę. Ale super! Subcie będzie zabawa! O! Słyszę jakiś dźwięk, dziadku Świnko. Tak, to pewnie on. Super! Będziemy mieli górę lodową. Wow! Super!
No i dowiozłem lód na miejsce. Dzień dobry. Gdzie to rozładować? Witam pana. Poprosimy tutaj do basenu. Do basenu? Co to za innowacja? No nic. Klient nasz pan Dany. Podjeżdżamy. Wystarczy. Idealnie. Oj, oj. Jedna tona lodu, proszę pokwitować. Oczywiście, oczywiście. Cześć, Pepo. Po co wam tyle lodu? O, cześć, Dany. Wiesz co? Będziemy robić z dziadką Świnką górę lodową. Tylko musimy to zrobić prędziutko, bo się lód roztopi. Ale macie fajnie, a ja muszę jeździć z dziadkiem bez klimatyzacji. No to jak chcesz, to możesz zostać, jak twój dziadek ci pozwoli. Bo z moim dziadkiem bardzo fajnie się bawimy. Tak? Zapytam mojego dziadka. Dziadku! No co tam, Smyku? Mogę zostać u Pepy? No, chciałem, żebyś mi pomógł trochę w pracy. Wiem, dziadku, ale już się zmęczyłem. Dobrze, Dany. W końcu są jeszcze wakacje. To baw się dobrze. Ja załatwię resztę zleceń. Muszę się spieszyć. Do widzenia. Do widzenia, dziękuję za lód. Pa, dziadku. Pa, mały. Jak zrobimy tą górę lodową, proszę pana? Właśnie, właśnie, dziadku. Róbmy szybko górę lodową, bo jest gorąco. Przesuńcie się. Uwaga, rzucam lód. Budujmy szybko górę lodową. Spróbuję się przejrzeć w tym krysztale. Jest śliczny. No ale bardzo się topi. Ja wam pomogę. Super, super, Dany. Jest tego tak mnóstwo. Od czego zacząć, dziadku Świnko? Na dole musi być więcej. A potem w górę. Coraz mniej lodu. Dobra, dobra, to działamy. Przesunę ten kryształ. George, uważaj. A ten smyk już się wyleguje. Ja układam tu bloczki. Jak cegiełki. Super, góra lodowa. Super nam to wychodzi, dziadku Świnko. Góra już jest skończona prawie, dziadku Świnko. Fajna. Taka orzeźwiająca woda. Hej! Pepo, zobacz, co się stało! Co się stało, George? Cały talerz jest mokry. Cały taras zalany, aż pod same leżaki. Za dużo tego lodu. On się topi. Co teraz robimy, dziadku Świnko? Oj, taka powódź. Zaleje nam cały dom, Pepo. O nie. Mamusia Świnka się zdenerwuje. Tak, mamusia Świnka się na pewno zdenerwuje. Spokojnie, spuścimy trochę wody z basenu i powycieramy wszystkie kałuże. Prawie wszystko już wytarte. Jak teraz kąpiel? Orzeźwiająca! Gdzie jest Pepa? Tutaj, dziadku Świnko. Byłam schowana za tym kryształem.
Mój dziadek ma super pomysły, prawda, Dany? Cieszę się, Pepo. Inaczej musiałbym jeździć z moim dziadkiem psem, a mamy strasznie gorąco w aucie. No widzisz, a my mamy orzeźwiający basen. To wszystko dzięki mojemu super dziadkowi. Pan dziadek ma fajne pomysły. Tak, tak, żeby się dzieciaczkom nie nudziło. Korzystajcie, póki jeszcze lód się nie roztopił. Zobaczcie, jak George pływa. On nie pływa, on skacze po klockach. Chodź, Dany, też poskaczemy. Dobra, Bebo. Koki po kryształowych kamieniach. O, przepraszam, George, prawie cię skoczyłam na głowę. Uważaj na George'a, Dany. Dobra. Fajne. Szkoda, że ja nie mam basenu. Jesteś moim przyjacielem. Zawsze możesz do nas przyjść. O, spotkaliśmy się. No i super. To jest sposób na upały. Świetnie to wymyśliłeś, dziadku Świnko. Kocham cię. Ja cię też kocham, Pepo. No nic, to ja idę dalej się bawić. A was, kochani widzowie, zapraszam na kolejny odcinek. Pa, pa, ra, pa, pa. Do zobaczyska.